Dobra, ziomek, ja jestem Wojtek, no nie? Także tak. Chcesz grać na gitarze? Tylko jak oglądasz ten film, to rodziców, wiesz, powiedz im, żeby nie patrzyli, nie? Także tego, ale patrzcie mnie prosto w te. W ślipie. Chcesz grać na gitarze? Nie chcesz. No. Także... Słuchaj się mnie. Robimy tak, robimy tego. Ale słuchaj, nie? Że robimy w ten sposób, że po prostu ja tutaj powiem ci tam parę takich uwag, no nie? Jakby to ugryźć ten temat gitarowy, no nie? Bo ty chcesz grać na gitarze, no nie? No to coś tutaj sobie smyrać, no nie? No i teraz kwestia jest taka, że przecież... nie masz takiej kasy, nie? No i ja sobie pomyślałem... Ale nie ma rodziców, nie? Ja sobie pomyślałem, żebyś tego, żebyś co powiedzieć rodzicom, nie? Ziomkom tam, starszym. Pani matce i panu ojcu, nie? Że tego, co lubisz słuchać, nie? To jest pierwsze pytanie. Czy lubisz słuchać jakiegoś takiego... Jesteś szalony? No, nie. Nie, okej, okay, dobra. No to już, to znaczy, że możesz dalej oglądać. Druga sprawa jest taka, że ja tak patrzę, czy tych rodziców nie ma, kurde, bo się boję. Druga sprawa jest taka, że no co, słuchasz jakiegoś roczka, nie? Roczka takiego, sroczka takiego roczka, jakiegoś AC/DC czy takie rzeczy, nie? No, no to gitara klasyczna, czekaj. Gitara klasyczna, takie coś. Do grania jakiegoś roczka, to jest takie średnie, nie? Trochę tak kiepsko brzmi. Więc teraz jest kwestia taka, że właściwie no co, z rodzicami trzeba pogadać, nie? No i jak tutaj, jak to ugryźć? No kwestia jest teraz taka, tak już bardziej na poważnie, ale się słuchaj mnie cały czas. Kwestia jest teraz taka, że jakby to powiedzieć rodzicom, no chcę gitary, no to okej, okay, oni powiedzą, no to ile kosztuje taka gitara? Albo przecież nie powiedzą, dobra, sprzedam dom i bierzemy, kupujemy dla ciebie gitarę, syneczku czy córeczko kochana. Kwestia jest oczywista taka, że po prostu no, pani starsza i pan starszy no, muszą mieć jakieś kasisko, żeby żyć, żeby mieć coś żreć. I teraz gitarka to jest taka, można powiedzieć, poboczna rzecz, którą chcesz sobie ciupkać, nie? No i teraz jest kwestia taka, żeby zrobić w ten sposób, że gitara, jeśli lubisz słuchać, załóżmy, rocka, to oczywista sprawa jest taka, że rodzice będą chcieli kupić taką gitarę, która do rocka się za bardzo nie nadaje. No nie? Nie nadaje się za bardzo. Ale można za to powiedzieć, uderzyć w ten sposób, bo powiedzą, że gitara ile elektryczna kosztuje? No to ty mówisz, no... 1000 zł, 1500, no to jak już słyszał powyżej 1000, to już w ogóle po prostu... Ale... Za co ja chleb kupię? No właśnie, taka jest sprawa. Więc z tego co ja powyhaczałem i się poorientowałem, to takie gitary dobre, fajna konstrukcja, którą można grać rocka, można grać metal, to już jest cena 600 zł. Wiem, że to nie jest dużo i ktoś się znajdzie, kto powie, że to nie jest jakiś dobry. Ja grałem na takich gitarach i naprawdę brzmią bardzo fajnie, można sobie ich posłuchać na moich innych filmach. Na kwestia jest teraz taka, że jak się rodzice pytają, no dobra, no to gitara elektryczna, no i co do niej potrzeba? No to ten kabel, wzmacniacz i mnóstwo jeszcze różnych rzeczy, stroik, pokrowiec, piórka i tak dalej, no nie? Tylko jest, można zrobić w ten sposób, że po prostu jak chcesz faktycznie na gitarze elektrycznej i nie za bardzo cię kręci granie czegoś takiego właśnie jakieś. To po prostu zrobić to w ten sposób, że powiedzieć, że na razie chcesz grać na samej elektrycznej po prostu bez wzmacniacza. Tak, może to na pewno nie jedna osoba wyśmieć, że jak można bez wzmacniacza grać, ale wzmacniacz po prostu się kupi za jakiś czas później, więc po prostu będziesz już mieć tą elektryczną gitarę, już będziesz mieć
Będziesz mieć swojego elektryka pierwszego na przykład. Ten akurat powiedzmy jest droższy, ale generalnie będziesz mieć elektryka. No i teraz kwestia jest taka, że po prostu to jest dobry sposób na to, na rodziców. Wiem, że nie każdy się do tego oczywiście przekona, jednak rozłożenie w czasie powiedzmy wydatków na gitarę elektryczną jest chyba jedynym mądrym sposobem na to, żeby faktycznie grać na tej elektrycznej gitarze. Bo na przykład zwykła klasyczna w dobrej jakości, którą można się natknąć z litego drewna, to na przykład jest 330, tylko że kwestia jest taka, że ona co prawda jest dwa razy tańsza, ale wcale nie brzmi tak, jak powinna brzmieć gitara, którą chcielibyśmy grać rocka. Więc po prostu pogadać sobie tam z rodzicami, żeby po prostu jakoś to ugryźć tą sprawę gitary, bo zawsze mogą jeszcze powiedzieć, że przecież co to słomiany zapał, przecież masz zawsze zaczynać, nic nie kończysz, no nic nie, zawsze nic nie kończysz, no i co dyskutujesz, no o, i tak się to może skończyć. Ale jeśli faktycznie lubisz słuchać muzykę i po prostu czujesz to, że chcesz grać też i chcesz się jakoś w jakiś sposób spełnić artystycznie, to no powiedz, że zawsze możesz rysować sprayem po ścianach gdzieś na budynkach. No to też jest spełnienie artystyczne, tylko że można za to trafić też do takiego pomieszczenia z kratkami czy gdzieś do jakiegoś poprawczaka, prawda? Za rysowanie i bawienie się, więc no to jest, można powiedzieć, drugi argument, że zawsze mogę rysować albo zostać kibolem, mogę zostać i po prostu latać z siekierą na mecze. Ale chyba ciekawsza jest opcja grania na czymś, więc musisz też pokazać, to już jest taka moja rada, żeby po prostu pokazać, że jak już nawet jakąkolwiek tą gitarę będziesz mieć, czy w końcu stanie na klasycznej, czy na elektrycznej, to żeby faktycznie ćwiczyć i pokazać rodzicom, że się umie grać. To jest istotna rzecz, że po prostu faktycznie bierzesz jakiś utwór, zagrasz im w porządku i wtedy oni widzą, że jakieś postępy robisz, a nie po prostu, że sobie... To takie coś to nie przejdzie, nawet jeśli spotkałem się, że w ten sposób rodzice robią, że dobra, kupimy ci klasyczną, a jak się nauczysz grać, to będziesz mieć elektryczną. No i po prostu o kurde. No to jest też drugie rozwiązanie, tylko że wtedy faktycznie pokażcie, niech ci rodzice też będą zadowoleni i widzą efekty. No kurde, taka sprawa jest. Dobra, ja kończę, bo tutaj rodzice idą, bo już pewnie zczaili, że takie filmy robię, więc tego... Dobra, ja się zmywam, narka.